Dzień dobry. Pracę nad nową rabatą kwiatową zakończyłem. Dzisiaj jest to już trzeci film podsumowujący cały przebieg transformacji zaniedbanego miejsca w ogrodzie. Jeszcze kilka dni temu to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Ster wapniaków przerośniętych krzakami została zastąpiona wielkim koszem z kwiatami. Cała praca zajęła mi 3 dni. Pierwszego dnia przygotowałem teren, usunąłem wszystkie pniaki, wyrwałem krzaki i wyznaczyłem miejsce nowej rabaty kwiatowej. Drugi dzień upłynął mi na wyplataniu kosza. To był bardzo pracowity dzień i wymagał trochę wysiłku, szczególnie podczas zakończenia, gdzie oprócz obrębu dwustronnego wykonałem dodatkowo warkocz. W dniu dzisiejszym czekały mnie już tylko typowo prace ogrodnicze. Kwietnik uzupełniłem ziemią i posadziłem kwiaty. W koszu znalazły miejsce azalia, tużyca japońska i osińska, trawa kostrzewa, piaskowce, floksy, skalnice, iberis, zawciąg nadmorski oraz goździki. Mam nadzieję, że przedstawiony przeze mnie sposób, w jaki można tworzyć rabaty, Was zainteresował i będzie dla Was inspiracją podczas projektowania swoich ogrodów. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne warsztaty z Akademią Wikliny. Do zobaczenia!